I tu kłania się prawo Kopernika, ale o prawo Kopernika powiem za chwilę. Mediator? Nie wiem, bo wyobrażenia na temat mediatoru są różne. Gdzie byśmy nie poszli, to o mediatorze, o tym, jaki powinien być, wypowiadane byłyby różne frazy. A to, że ma być duchowo bogaty, że ma się doskonalić, że ma być pracowity, ma posiadać wszechstronną wiedzę, ma być osobą neutralną. No na razie rozpocząłem od tych rzeczy, które tak naprawdę to budzą jednak wątpliwości, bo jeszcze jakby powiedzieć, że mam dar, no to o darze też trudno raczej mówić, gdy chce się kształcić mediatorów, bo jak sprawdzić, czy człowiek ma dar? A jeśli uważam, że mam dar, czy przypadkiem ten dar nie będzie mi przeszkadzał w mojej pracy? No różne rzeczy o mediatorach się mówi. No właśnie choćby to, że mają pracować nad sobą, że mają się doskonalić, czy mają być ludźmi wierzącymi na przykład. Ale po co mu to? Czy osoba, która nie jest pracowita, nie może raz w miesiącu przeprowadzić dobrej mediacji, która przyniesie fantastyczne efekty i poprawi los kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu ludzi? Albo pozwoli ochronić duże fortuny pieniędzy? Mówi się, że mediator ma być neutralny. Czyżby? Czy mediator w sprawie karnej, który hołduje sprawiedliwości naprawczej i stara się od sprawcy uzyskać zadośćuczynienie dla osoby pokrzywdzonej, czy aby na pewno jest neutralny? Czyż nie uczestniczy w dziełu resocjalizacji? Czy mediator w sprawach rodzinnych, wszędzie tam, gdzie chodzi o dobro dziecka, naprawdę jest obiektywny? Czy naprawdę jest neutralny? Wszak powinien brać pod uwagę dobro dziecka jako naczelne wskazanie. Czy mediator wreszcie w sprawach cywilnych, gdzie chodzi o podział majątku lub dział spadku, gdzie chodzi o to, aby sprawiedliwie i zgodnie z wolą spadkodawcy sprawy zostały uregulowane dla dobra tych dwóch stron, bądź więcej osób uczestniczących w mediacji, czy aby na pewno jest neutralny? Wydaje się, że słowo neutralność, słowo obiektywizm w przypadku mediacji jest zupełnie niepotrzebne. No bo cóż to znaczy być obiektywnym, jak to sprawdzić? A w ogóle nie ma co się nad tym zastanawiać, niech rzecz będzie sobie subiektywny, bo i tak niczego nie ocenia, więc z tym problemu nie będzie. Co do neutralności, wydaje się, że mediator przede wszystkim powinien chcieć, żeby strony się porozumiały, a to już przeczy idei neutralności. Powinien natomiast być bezstronny. W takim razie o tym mediatorze warto porozmawiać, zarówno co do zasad, które będzie realizował jako mediator, no i wreszcie, jakie cechy powinien posiadać taki mediator, by móc pracować bezpiecznie. Czy to też mediator? No pewnie, że może być mediator. Prawdzie gruby, nie taki chudy jak ten. Jakiś taki bardziej elastyczny może niż ten, stalowy. Przepełniony jakimiś różnymi kolorami. No to, co mediator ma w sobie, to jego prywatna sprawa. To, jak układa sobie życie osobiste. To, na ile widzi kolorowy świat. To jego prywatna, osobista sprawa. A może jest taki stalowy jak ten konik? A może jest tak radosny jak ten hipopotam w wodzie? My jednak, kształcąc mediatorów, powinniśmy wiedzieć, co taki hipopotam powinien mieć w sobie. Amerykanie mówią, że mediator to bezstronny urzędnik wysłuchujący. Oto stabilny, duży zwierz. Czy może być bezstronny? Od niego zależy. Jak kształcić bezstronność, to jest duże pytanie dla edukatorów. Zajmiemy się nim osobiście. Osoba urzędowa to osoba, która wychodząc z tej wody jednak zachowuje się przyzwoicie i naturalnie i normalnie. Jak należy się ubierać? No ani pstrokacie, ani nadmiernie uroczyście. Znów Arystoteles, znów arystotelesowska teoria środka. W sam raz. Osoba wysłuchująca. No ten widać nastawiony jest na odbiór. Koń chyba też. Amerykanie zwracają uwagę na praktyczność wymiaru mediacji. Mówią o tym, że najważniejszą rzeczą jest, aby mediator miał dystans do stron i do konfliktu. Wtedy może im pomóc. Co mówią o tym Europejczycy? No Europejczycy bardziej zwracaliby uwagę na zaufanie. No może taki konik polny, może taki hipopotam mogłyby wzbudzać zaufanie. Proszę zauważyć, że to są dwa zupełnie różne zwierzątka.
Dlatego też nie ma tych mediatorów, których można powiedzieć, że oto najlepszy mediator, oto jakiś ranking, który stawia kogoś najwyżej. Europejczycy więc mówią w swoich definicjach i obrazie mediatorów, że mediator to osoba godna zaufania, uprawniona do prowadzenia postępowania mediacyjnego. Osoba godna zaufania to rzeczywiście można w sobie budować. To właśnie jak hodowanie tego angielskiego trawnika. Długotrwale trzeba dbać o to, aby mieć dobrą opinię. Uprawnienie to jak fetysz polskiej i europejskiej rzeczywistości. To certyfikaty, pieczątki, podpisy. Ale nawet Amerykanie zwracają uwagę na takie rzeczy, tylko nazywają je referencjami. Więc uznajmy je. Taki jest nasz świat. No i wreszcie prowadzenie postępowania mediacyjnego ukierunkowuje nas na myślenie, aby mediator znał zasady postępowania mediacyjnego i jej przebieg. Przebieg mediacji to poprzednia książeczka o mediacjach klasycznych. To zegar, który pokazuje 12 elementów tej procedury. Natomiast dla nas i dla mediatora ważne będą zasady, które mediator powinien przestrzegać. Czy będzie kolorowym, wesołym hipopotamem, który prowadząc mediację skoncentruje się na procedurze, uporządkuje się? Czy będzie to właśnie konik polny, który tak samo ze swojej zielonej, jednolitej przestrzeni wyłoni się do tego, żeby taką samą procedurę prowadzić, by pomóc stronom, aby zawrzeć prawidłową ugodę?